Krzywe jak... Ja pierniczę, wy se jaja robicie, k***o zasrane. Dobra, na razie kończymy, ja muszę coś zrobić. Jadę z nim do weterynarza. Wy to widzicie, jaki tu jest syf? Tu. Jest do posprzątania okno. Kartony. Dosłownie, bajzer, patrzcie. Przecież to jest jakiś dramat. Ja pierniczę. Tu okno, już wyschnięte. No i oczywiście, proszę państwa, pięknie działa. Picobello. No. Sprzątałem miesiąc temu i było pięknie. Jory. Ja, widzimy się. I co my? Kurde. Wielki ma... Jest. Ała, nie syfoliłem. Najgorsza rzecz, jaka może być. Podczas zwijania to mi się zawinęło i w jajca dostałem. Właśnie jadę sam wyczyścić. Zostawiłem, zaprawdę. Dobra, czyściutkie. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Mubi. Jak ostatnio wspomniałem, kończy mi się ubezpieczenie OC. Szukając samemu ubezpieczenia, nie dość, że zajęło mi to dużo czasu, to na dodatek nie znalazłem tak dobrych ofert, jak na porównywarce ubezpieczeń Mubi. A korzystając z linku w opisie, otrzymacie jeszcze dodatkowy rabat na 150 zł, dzięki czemu będzie jeszcze taniej. Wracamy do odcinka. Póki nie ma słońca, obrobimy piankę. Kurde, mamy miecz. Teraz pałkę. Ogólnie dajcie znać w komentarzu, czy wam się taka perspektywa podoba, czy spoko się ogląda taką perspektywę. Czy jest to okej, czy nie? Bierzemy folię. Tylko trzeba ją otworzyć. To polecił mi jeden z widzów. Jeżeli długo nie mam zamiaru obrabiać tej pianki, no to to jest dobre, nałożyć tą folię w płynie, ponieważ słońce nie niszczy wtedy pianki. Uwielbiam to robić. Ściągać nową folię. Jezu, jak mi smali w plecy. Ludzie, jest 30 stopni w cieniu. Jeszcze damy na dół ze ślepki. No co jest? Ja to prędzej połamię. Gdzieś to wcisnę gorąco. Cholera, by się męczył z tym. No co jest? Jak ja mam to gówno wcisnąć? Masz ty, kurde. Kurde, nie denerwuj mnie. O, dobra, weszło. No nie, nie chcę wejść. Kto to robił? Ach, aż się spociłem przy tym. Kurde. Kurde. To musi wejść. Nie ma go. No nie, palucha sobie prędzej połamie. Nie, dobra. Aż się spociłem. Drama. Trzeba to wcisnąć. No, dobra, weszło. Jeszcze tylko dwa. To jest jakiś dramat. Czy wam też to w okna tak ciężko wchodzi? Bo w sumie mnie to ciekawi. Czy po prostu tutaj jest źle to zrobione, czy to ma tak ciężko wchodzić? To kurde, futryna się cała dosłownie ugina od tego. Kurde, ale mi grzeje w plen. Wszystkie wstawione. Spociłem się dosłownie krzyczy. Nie, na dworze teraz ciężko cokolwiek robić. Tylko w środku, nie? Przyniosłem sobie właśnie worki na papier. O, trzeba tu ogarnąć. Ogólnie syfić lubię. Syfienie jest fajne, ale sprzątać? Nie. Właśnie, przecież to jest złom. No, panie. Dobra, to się później posegreguje wszystko. Trzeba pozbyć się tych ram. Trzeba się wziąć za zrobienie parapetów. Kupiłem styropian, ja wymyśliłem to tak. Te deski sobie wyciągnę zaraz. Od spód wciskam 5 cm styropianu. O, go przyklejam od dołu do pustaka i między styropianem a oknem też daję piankę. Dajcie znać, czy to jest dobre rozwiązanie. Myślę, że to będzie tak zwany ciepły parapet, no bo nie będzie przylegał do samego pustaka, czy tak jak w niektórych oknach do cegły. Nie, w sumie nigdzie nie jest do cegły. Jakby nie patrzeć, pustak jest zimniejszy, a tutaj damy izolację styropian. Najpierw pozbądźmy się wszystkich klinów, wszystkich desek. One się nam jeszcze kiedyś przydadzą. Okno się chyba nie usunie, nie? Nie, nie ma szans. No nie, no kurde. Nie spodziewałem się, że one się będą aż tak dobrze trzymać. Tu trzeba wszystko wyczyścić, piankę wyciąć. No młotek sobie odstawię, nie będzie raczej potrzebny. Ale za to będzie potrzebny nóż do tapet. Ostatnio od widza dostałem nowe noże. Przyszedł czas je rozpakować. A dopiero co posprzątałem, ale musi być ten pierwszy papierek. Po coś w końcu sprzątałem, nie? Dobra, to też. On będzie do cięcia styropianu, żeby on się nie szarpał. Kurde, ale to są deseczki zabezpieczające pod spodem, muszę je wyrwać. Że ja takiego czegoś nie zauważyłem. Bierzemy śrubokręt i śrubokrętem. Kurde, ty, weź to teraz wyciągnij. Weźmiemy młotkiem biznę. To się może śrubokręt tam wciśnie.
No a jak? Gwoździki przekrzywiane, nie mam butów BHP, więc lepiej jakbym się na to nie nadział. Nie, szafkę wgniotłem. Ja pierniczę, walnąłem młotkiem. Dobra, no takie życie. I bierzemy styropian. On będzie tak, na równo będzie się kończył z murem. Go sobie przykleimy i zapiankujemy. Genialne rozwiązanie. Tu trzeba przyłożyć na równo z murem i trzeba wyciąć. Damy coś ciężkiego, żeby on mi się nie przesuwał. Kurde, przesuwa się. Teraz już nie przesunie. Kurde, wiecie co? Co ja się będę tak pierdzielił? Jakieś głupie pomysły mam. Bierzemy marker. Od spodu walnę krechę. Przecież to takie proste, a ja odwalam jakieś rzeczy z młotkami. I teraz nożem upierdzielimy. Ho! No, i to mi się podoba. Jest miejsce, żeby wpsiknąć piankę. A ty, a ten tak? Co by... Nie, no nie wejdzie. No dobra, skrócimy. Okej, no to z tego w sumie wykorzystamy, bo długość jest bardzo podobna. Nalewamy uni gruntu. Kurde, mi to serio przypomina mleko, nie? Jakby ktoś zostawił w szklance, to bym pewnie użył do kawy. Styropian też chyba śmignę. No, i on będzie tutaj przyklejony. Idziemy po piankę. Właśnie, bo w sumie nie mówiłem. Koszt jednej paczki styropianu 5 cm, kupiłem całą paczkę. 80, już wam powiem, 85 zł. Ja ostatnio piankę zabezpieczyłem. W rurkę wsadziłem gwoździa. Idealnie pasował. Tylko teraz. Aha. No dobra. Utknął. No tak nie miało to wyglądać. No nie no, prędzej rurkę urwę. Ja pierniczę. Miało być fajnie. Chciałem wam pokazać ciekawy patencik. Nie róbcie tak. Nie wsadzajcie nigdy nic w te rurki. Nie ma opcji. Dobra. Trzeba ją uciąć. Jest, wyszło. Ale fajny kleksik się zrobił na gwoździu. Dobra. Jebać tego kleksa, a czyli walić. Te rurki to dramat. I jednorazowe są bardziej, bym powiedział. Dajemy sobie pod spodem, w zasadzie po prostu na tego, wsuwamy styropian i się przyklei. Taką mam przynajmniej nadzieję. W ogóle patrzcie, pokażę wam coś, jak te mury są totalnie krzywe. Okno jest prosto. Jest równiutka, patrzcie tutaj, jaka jest szpara. O, a patrzcie tutaj. Zostawię to, co to będzie, jak będę równał ściany. To dopiero będzie zabawa. Teraz trzeba młotki położyć, albo jeszcze inaczej deski. Niestety kamera znów się przegrzała. Zrobiłem taką konstrukcję. Nawaliłem wszystkiego, ile się dało, żeby był dociśnięty, żeby czasem mi go nie wypychało. A właśnie, i pamiętaj, zostaw suba na kanale, jak jeszcze tego nie robisz. Polub ten film. Bardzo mi to pomoże i zostaw taktyczny komentarz dla zasięgu. Możesz napisać cokolwiek. Dzięki. Nie, kończy się nam pianka. Wyciśnij jeszcze. Jeszcze zleci. Kurde. Jebło się. Trzeba wziąć ostatnią. To jest ostatnia pianka, którą mam. Właśnie otwieram ostatnią piankę, ostateczną. A tak, w sumie tak patrzę, to takie średnie te ruchy, chyba lepiej jakby to robił tak. Zawsze te nowe tak fajnie psikają. Zobaczę jeszcze tylko sobie od strony zewnętrznej, czy jest wszystko git. Ogólnie tutaj może być wszystko. To jest też totalny syf. Pająki, węże mogą być, może być. Twój ojciec mógł wrócić z mlekiem. Tu może być totalnie wszystko. Tu możemy się spodziewać wszystkiego, a zarazem niczego. Panie, lepiej się nie dało. Drugi parapet też zrobiony. Co robisz, Leszczu? Weź, idź sobie stąd. Nie masz co robić, gościu? Szukasz atencji tylko. Weź się goń. Co ty gadasz? Jak ja żadnej atencji nie szukam. Dobra, dobra, nara. Męcz teraz się. Sobie z drugiej strony, zaraz przejdę i zrobię sobie. Radź sobie. Elo. Ło, ej, co tu robi ptak? Okej, łapiemy wróbla. Kurde, wezmę rękawiczki. Wróbel był już cały w piance. Gdzie ty jesteś?
Kurczę, wróbel, wyłaź stamtąd. Nie. Stój. O kurczę, chodź tu. Chłopie. No nie, co ty żeś narobił? Kurwa. Fuck. Nie, jesteś cały w piance. Kurwa. Dobra, na razie kończymy. Ja muszę coś zrobić. Jadę z nim do weterynarza. Ja pierniczę, cały jest w tym, w piance. Okej, dobra, nara, kończę. Podjąłem akcję ratunkową. Na razie go trzymam. Jest cały. Pani weterynarz, bo nie jechałem, bo to są, liczy się każda chwila. Bo jak wiadomo, pianka zasycha. Więc pani weterynarz mi powiedziała, żebym po prostu nalał ciepłej wody do miseczki, dał płyn. Miał być po prostu zwykłe mydło szare, żeby było no, najzwyklejsze, bez żadnej chemii. Rozpuścić i go po prostu namydlać i próbować to rozczepiać. Udało się to ogarnąć i teraz czekam, aż on sobie wyschnie. Zobaczymy, jak się będzie trzymał. Krótka przerwa na kolejną paczkę. Bardzo duża. Jest tu napisane otwórz tutaj, czyli chyba chodzi o to, że z tej strony, ogólnie od góry. Mnóstwo naklejek, nie rzucać. Jestem bardzo ciekawy, co się w niej znajduje. Porządnie zabezpieczona. Paczka ogólnie jest ciężka, prawie otwarta. Dobra, dalej nic nie mamy. Jest pełno kartoników. List, długi list, cała kartka. Zostawimy list na koniec. Myślę, że skoro list był na początku, to pewnie się muszę... A bo w sumie racja, no okej, list na początku. Aloha Hubert, jestem Daniel, prowadzę kanał Ruda Owca na YouTubie. O tematyce wędkarskiej. Fajne wyprawy i luźne podejście bez spiny do wędkowania. Obecnie, dokładnie jak ty, staram się wyremontować stary budynek dla mojej rodzinki. Wiem, ile potrzeba wysiłku i chęci do tego, żeby nie zwariować. Podsyłam ci paczuszkę, którą skompletowałem na podstawie oglądania twoich filmów z remontu domu. Mam nadzieję, że te graty będą dobrze służyły. Każda rzecz ma przypisany numerek, żebyś wiedział, co to jest i do czego służy. Tak na wszelki wypadek. Okej. PS, gdybyś mógł na którymś odcinku wspomnieć o mnie i zaprosić do subskrypcji mojego kanału, to będę bardzo wdzięczny. Niech domek rośnie w oczach, a twoje zasięgi eksplodują w górę. Serdecznie cię pozdrawiam z całą moją rodzinką. Daniel, również cię pozdrawiam i bierzemy się za otwieranie paczuszki, a link do kanału Daniela znajdziecie w opisie. Co? Wbijcie w ramach podziękowania ode mnie. Sprawdźcie, może wam się spodoba ten kanał. Karton. Więcej kartonu. O kurde. Nowy ścisk stolarski. 2. Kurcze. Daniel, dzięki za ściski stolarskie. Zarąbiście. O, pistolet. Kurcze. Mamy pistolet do pianki montażowej. Teraz w końcu będę mógł kupić, tak jak wszyscy pisaliście, piankę do nakręcania na pistolet, bo te z wężykami to jest jakiś totalny dramat. Co mamy dalej? Tu mamy jakieś pianki do tego pistoletu. Czyścik do pistoletów. Piana poliuretanowa. Do czego jest piana poliuretanowa? Okej, nie ma opisu. Mamy pianę poliuretanową. Nie mam pojęcia w zasadzie, do czego ona jest, ale wiem, że jest profesjonal. O kurczę, zdzieram całą etykietę. To niedobrze. Nie dowiem się, co to jest. Zdarła się cała etykieta. To jest, chyba że gdzieś z tyłu przeczytam. Nie mam pojęcia teraz, co to jest. Z opisu wynika, że jest to klej, pianoklej. Czy coś jeszcze się znajduje w paczce? O kurczę, jeszcze jest. Patrzcie, są jeszcze... Klejik do wąchania? Nie, co to jest? Witaminka na regenerację, do wypicia. I patrzcie na to. To już... wszystko z tej paczki. Fajnie wszystko jeszcze ponumerowane. Dostałem pacę i szpachelkę. Ja pierniczę, wszystko się przyda. Dzięki wielkie. Mamy jeszcze jedną paczuszkę od Norberta. Norbert wysłał ją chyba z zagranicy, jeżeli się nie mylę. O, to są... Co to jest? Czekaj, to jest chyba do kabli. Mamy przewód, nacinamy. I schodzi. O kurde, ile tych. Jak to się nazywało? To są te złączki do elektryki. Ja pierniczę cały pojemnik. Ja tego nie zużyję. I czekolada. O kurczę, czekolada dosyć mocno ucierpiała. Cała roztopiona, płynna czekolada w zasadzie. Więc czekolady chyba nie spróbuję, aczkolwiek może sobie zrobię jakąś polewę z tego, bo to jest dosłownie mokre. Okej, dzięki Norbert. Bardzo wam wszystkim dziękuję zawsze za paczuszki. Jestem mega wdzięczny, że chcecie mnie wspierać w ten sposób, a my wracamy do odcinka. Proszę państwa, wielka chwila. Przetrzymałem wróbelkę na całą noc, żeby wiedzieć, czy jest z nim wszystko w porządku. Siedzi tutaj, sprawdzamy. Leć. Lecisz? No chodź wróbel, chyba za dobrze ci tutaj. No. O!
Poleciał. No już mnie nie widać. Poleciał. Czas obczaić parapety. Jak to wygląda? Jesteśmy następnego dnia, kolejnego dnia. Minął dzień, trzeba obczaić. Wszystko jest w porządku i czy okna się dalej otwierają, bo jak wiadomo, to nigdy nic nie wiadomo i mogło wypchać. O! Młot Tora! O, podniosę go. Jak WK, patrzcie. Nie, nie podniosę. Chyba, że trochę bliżej. Jest! Czy to się wszystko trzyma? No, trzyma się. Ale sprawdźmy sobie poziomicą, czy jest wszystko chociażby równe. Tak krzywe jak... Co jest? Jakim cudem to aż tak pływa? Aż wam to muszę pokazać. Jak? Ja pie... O, tak jest prawie w oczku. Jak przycisnę, tak by było w oczku. Ja pierniczę, przecież tu jest 3 cm dziury. Dobra, trzeba obczaić pozostałe parapety. Wszędzie dolega idealnie, no ale sprawdźmy. Tu prawie jest. Mało brakuje, a byłoby w oczku. Jest to akceptowalne. A właśnie, czy się okno otwiera? Nie, nie gadaj. Ja pierniczę, wy sobie jaja robicie, że mi to wypchało? Ja pierdzielę. A, gówno zasrane. Dobra, sprawdźmy jeszcze tamte okno. Proszę. O! No te zarobiście. No tu jest wszystko git, śmiga. Ale co tam się wydarzyło, no? Ja pierniczę. Nawet nie ma gdzie tu stanąć taki syf. A dopiero co sprzątałem. O! Otworzyłem. Czekać, teraz zamknę. O! Okej. Okay. Ale jest problem z otwarciem. Dlaczego zawsze muszą być jakieś problemy? Tu gdzieś haczy. Bo tu jest niby git, o. Ale tu. Dobra, to okno po prostu będzie tylko uchylne. Nie ma potrzeby, żeby były trzy okna w jednym pomieszczeniu, które się otwierają. Na oścież te będzie uchylne, plus są drzwi wyjściowe. Będzie git. Ja pierniczy, dobra. Zostawię to sobie na później. Dajcie znać, czy da się to jakoś naprawić bez wycinania tej zasranej pianki, bo kurde, nie wytrzymiem. Już mi się nie chce tego robić, nie? Już przy drzwiach miałem taką sytuację, że mi wypchało, musiałem wycinać. Tu nie chciałbym, żeby ta sytuacja się powtarzała. I ostatnie nieszczęsne okno, które wpadł w rubelek. Cały był poklejony, no ale ważne, że przeżył, wszystko jest w porządku z nim. Kurde! Ja tutaj nie... Wylałem unigru. Nie wiem, co jest grane. Muszę się ogarnąć, uspokoić, wyciszyć. Wszystko na spokojnie, bo jak się Hubert śpieszy, to się ktoś cieszy. Najważniejsze teraz dla mnie, żeby się to okno otwierało. Zaraz sprawdzimy poziom tego styropianu. Jest! Też się otwiera. To co się wydarzyło przy tamtym oknie? No tu jest wszystko tak, jak być powinno. Sprawdźmy jeszcze tylko poziom parapetu. No tu prawie w oczku. Tu jest git. Znowu zmiana perspektywy. Bierzemy znowu folię w płynie. Bierzemy ten nieszczęsny pędzel. I trzeba te okna z zewnątrz maznąć folią. Kurde, tu się na przykład właśnie boję wchodzić. Pełno rur, pełno wszystkiego, gdzie mogą się schować węże. Ostatnie okno spróbuję od środka. A to być może nie będzie głupie. No kurde, pewnie, że nie będzie. To będzie wręcz zajebiste. Od jutra zaczynam robić podłogę. Będzie to inny sposób niż wszyscy robią. Znajdzie się wielu przeciwników tego mojego patentu, ale jest tu problem z wysokością wylewki, ponieważ mam tylko 10 cm na ocieplenie. Ja wymyśliłem bardzo ciekawy sposób. Patrzcie, tu jest bardzo nisko do wyrównania poziomu. Tu jest 10 cm. Ja to muszę zrobić tak, żeby było ciepło i żeby była sztywna podłoga. Więc w następnym filmie pospadają wam czapki z głów, co wymyśliłem.